Zagłębiowska Izba Gospodarcza zaprasza na sobotni bal charytatywny. Są jeszcze wolne miejsca, a zebrane środki zasilą konto Fundacji Godne Życie. 1 lutego 2020 roku po raz 14 organizujemy bal charytatywny Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej. To jest bal charytatywny, który tak naprawdę jest reaktywowany, bo tak jak już wcześniej mówiłam, tym razem odbywa się po raz 14 wraz z reaktywacją Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej, gdyż od w zasadzie lata ubiegłego roku staramy się jak największą liczbę nowych członków pozyskać, zachęcić do przystąpienia do struktur właśnie Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej. No i ideą samą Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej jest to, by jednoczyć przedsiębiorców, by ułatwiać im spotkania z urzędami, by mediować w różnych sprawach, które są dla nich bardzo istotne. To też stwierdziliśmy, że najlepszą okazją ku temu jest właśnie bal charytatywny, a przy tym robimy jeszcze coś pożytecznego. Dochód z aukcji, która będzie przeprowadzona w trakcie trwania właśnie tego balu charytatywnego, przeznaczony będzie na Fundację Godne Życie z Dąbrowy Górniczej, a rzeczywiście pojawiają się bardzo interesujące przedmioty na tej aukcji, nie tylko przedmioty, bo będzie do wylicytowania suknia pochodząca z kolekcji Lamania, będzie również z osobistym autografem pani Przytakiewicz. Będą również wszelkiego rodzaju szkolenia. Jako że na balu pojawiają się i przedsiębiorcy, i politycy, i samorządowcy, no to też mamy nadzieję, że wszyscy razem, niezależnie od poglądów, ponieważ zaproszeni są wszyscy od prawej do lewej strony, czy od lewej do prawej, jak kto woli, że wszyscy razem będziemy się integrować, bawić, no i przy tym jeszcze zbierzemy jak największą sumę na rzecz Fundacji Godne Życie, która, przypomnę, zajmuje się zagospodarowaniem i pomocą dzieciom, które pochodzą z rodzin wykluczonych społecznie, także cel jest szczytny. Mamy nadzieję, że uda się zgromadzić i jak największą liczbę gości, i jak największą liczbę tutaj, i jak największą sumę pieniędzy. Bal charytatywny to idealna okazja do karnawałowej zabawy, a jednocześnie szansa na okazanie serca wobec podopiecznych fundacji.